Witam serdecznie Państwa. Jak już powiedziano, nazywam się Robert Partyka. Na co dzień jestem prywatnym przedsiębiorcą. To jest takie moje standardowe zajęcie, bycie przedsiębiorcą i programistą. Do tego jestem też wiceprezesem Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa. Można. Jak już mówiłem, jestem też wiceprezesem Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa. Plug dzisiaj też jakieś gadżety przygotował dla Państwa. Jak ktoś będzie chciał zadać pytanie, to będę trafiał headshota, prawda, żeby się nie odzywał dalej i wtedy będzie ta nagroda przyznana. Jak nie trafię, no to niestety nagroda wraca do puli. Nie wiem, czy można to nazwać wykładem, nie mam tytułów naukowych, więc ja słyszałem, że takie osoby to mogą najwyżej wykładać towar na półki, nazwijmy to prelekcją. Dzisiaj opowiem Państwu trochę o tym, czy przeglądarka może być SDK. Ja mam takie pytanie, ilu jest web deweloperów na sali? Około mnóstwo, dobrze. A nie wstydźcie się, to już nie jest tak, że jak się pisze w JavaScriptie, to się nie uznaje kogoś za programistę. To mam takie pytanie, kto z Państwa podejmie się próbę, pierwszą nagrodą będzie plastelina taka fajna, magiczna. Tak, to jest plastelina, przy czym ostrożnie w rzucaniu w osoby tą plasteliną, bo można zabić. To jest dosyć twarde wbrew pozorom w trafieniu. Odbija się jak kauczukowa piłeczka, a przy uderzeniu młotkiem rozpada się jak kryształ, a przy czym jest cały czas plasteliną, czyli można z tego formować różne dziwne rzeczy. A mam takie pytanie, kto z web deweloperów albo z innych osób spróbuje podać różnicę między aplikacją RIA a web aplikacją. Aplikacją w technologii RIA, znaczy aplikacją RIA, czyli Rich Internet Application, a web aplikacją. Tak, no, oprócz nazwy powiedzmy. Czy są inni chętni do spróbowania w odpowiedzi? Tak, słucham. Będę zadawał dziwne pytania, bo jakoś trzeba się pozbyć tych nagród, prawda? To może ja zgadnę, że jedna z nich wymaga dostępu do internetu, a druga działa także offline. Web aplikacje także mogą działać offline dzięki HTML-owi 5. Dobrze, więc inaczej. Nie potrzebują przeglądarki. Znaczy, potrzebują czegoś, co wyświetla HTML, ale nie musi być przeglądarką. Na przykład przez XAL Runnera może być. No, XAL Runner wyświetla tak naprawdę HTML5, prawda? Tak. No, ja powiem tak, nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ja piszę w tej chwili pracę właśnie z technologii, z silnika Gecko jako środowiska uruchomieniowego dla aplikacji RIA. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o aplikacje RIA i web aplikacje, to tak naprawdę ta granica jest taka jak między open source a free software. To znaczy wiemy, że to jest różnica, prawda? Wiemy, że jest jakaś, a jak się popatrzy na definicję, to punkty, które trzeba spełnić, żeby było open source i żeby był free software, to tak ciężko tą różnicę znaleźć. Ja kiedyś tak stwierdziłem, że może też trzeba jakąś nagrodę fundować. Ja przyznam tą nagrodę tutaj, bo było ładne podejście do tematu. To jeden z takich problemów, nad którymi warto się zastanawiać, bo tak naprawdę RIA to jest taka fajna technologia, która służy tylko marketingowi. To znaczy, jak nazwiemy aplikację RIA, to ona się lepiej sprzedaje. Tak samo jak dodamy do nazwy bazy danych słowo Enterprise, to też nagle jej użycie i sprzedaż startuje nam w górę. Tak po parę tysięcy dostajemy jakieś nagrody, tak jak swego czasu Borland Interbase dostał nagrodę User Choice dokładnie w roku, w którym zmienili nazwę na Interbase Enterprise Database. No dobrze, ale skąd w ogóle pomysł na prezentację przeglądarka twoim SDK? Tytuł w ogóle, muszę się przyznać, nie jest do końca oryginalnym moim pomysłem, dlatego że określenie Browser is your SDK jest dosyć mocno lobbowane w tej chwili przez ludzi z RIM-u, ludzi odpowiedzialnych za BlackBerry. I oni to używają w stosunku do takiego projektu, który się nazywa Cloud9, o którym będę dalej mówił. Ale to zdanie, które usłyszałem u nas na uniwersytecie, sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie przeglądarka może być takim SDK-em, prawda, dla deweloperów webu.
I pierwsze, co tak przychodzi do głowy, to myślałem, ok, to można powiedzieć trochę o HTML-u 5, CSS3, prawda, JavaScriptie zaawansowanym, tylko pytanie, czy to już jest SDK? No i jak analizowałem ten temat, to tak nie do końca to jest SDK, ale idźmy dalej. Dobrze, ale to w ogóle co to jest to SDK? SDK to jest Software Development Kit. No tak, no jakiś kit, prawda? Tym się okno uszczelnia, zdaje się. Dobrze, no to jakiś software, prawda? Development to tam Google Translator nam coś powie, że coś tam od tworzenia różnych rzeczy, prawda? Czyli software'owe zaklejanie okien, no może być. To. No dobrze, ale czym jest oprogramowanie, nie? Takie też pytanie trzeba sobie zadać, jak chce się mówić, że coś jest Software Development Kitem, to muszę wiedzieć, co to jest software. Więc co to jest to oprogramowanie? No to zapytajmy ZEDU, co to jest oprogramowanie. Pierwsza odpowiedź. No, czasami padają jeszcze inne określenia w stylu nie trój mi i tam słowo na D albo różne inne rzeczy. Druga odpowiedź. No tu już trochę bliżej, nie? No tak naprawdę jakby się zastanowić, to tak, nie? No działa, nie działa, nie? Trzecia odpowiedź. No tu już. Coś to ja nie wiem, to ja słyszałem, że jeżeli chodzi o ciała, to puszczone, to tak prawda jest taka definicja o ciele puszczonym raz, nie? No i jest jeszcze taka odpowiedź. To jak się robi statystyki na ulicach, to bardzo często się usłyszy taką odpowiedź. No dobra, no mogą nie wiedzieć, bo jak spojrzymy w definicję słownikową, słownik języka polskiego, oprogramowanie to zbiór programów. Musisz znać rekurencję, żeby rozumieć rekurencję. No tak, ale słownik, jak wiemy, no, język musi być deklaratywny, bo inaczej się nie dogadamy, więc słownik tak jeszcze definiuje nam, co to jest program. No to jak ja widzę taką definicję, to jako osoba, gdybym to miał na przykład odnośnie do czegoś w chemii, to nadal bym nie wiedział, o czym mówimy. No dobrze, ale to spróbujmy, może Wikipedia nam pomoże. Ja słyszałem na studiach, że to jest marne źródło wiedzy, ale Wikipedia jednak coś nam mówi bardziej. To jest całość informacji w postawie zestawu instrukcji. I tak dalej, zaimplementowanych, zintegrowanych, lub jest to dział informatyki, lub jest to synonim terminów programów komputerowych. Czyli jak już wiemy, co to jest oprogramowanie, to możemy sobie powiedzieć, co to jest software development kit, czyli zestaw narzędzi dla programistów niezbędny do tworzenia aplikacji korzystających z danej biblioteki, podany system, sprzęt i tak dalej. I w tym momencie zapala się czerwona lampka, kiedy chciało się mówić tylko o HTML-u 5, CSS-ie 3 i JavaScriptie. Czy prelekcja mówiąca HTML5, CSS i JavaScriptie będzie odpowiadać definicji SDK? No, chyba nie bardzo, nie? Więc przeanalizujmy dalej. Czy faktycznie ta przeglądarka może być tym SDK-em? Co potrzebujemy do webdevu? Narzędzia, biblioteki, dokumentacje. To są takie standardowe rzeczy, które powinny się znaleźć w SDK-u. Zacznijmy od narzędzi. Podstawowym narzędziem, które znajdziemy w przeglądarkach, ale musimy sobie zainstalować, ja będę bazował na Firefoxie, dlatego że ja nadal wyznaję zasadę, że develop for Firefox port to others. Mamy Firebuga, który pozwala nam analizować sobie, co tak faktycznie dzieje się ze stroną, uruchomić kod live i tak dalej, i tak dalej. Ludzie z Mozilli prawdopodobnie pozazdrościli deweloperom Firebuga, że stworzono tak fajne narzędzie, zrobiono trochę mniej fajne narzędzie, które mi tak naprawdę nie przypada do gustu, nadal wolę Firebuga. To jest narzędzie, które się nazywa Firefox Debugger, zdaje się, a pozwala na też sprawdzanie, co tam się nam wygenerowało, prawda, jak ten HTML jest zbudowany, jak to drzewo DM tam sobie przebiega, co tam JavaScript robi. Z ciekawszych rzeczy, jedna rzecz, która jest według mnie świetnym posunięciem naprzód i pokazuje, że jeżeli chodzi o web development i ogólnie tworzenie aplikacji na web, to musimy trochę odejść od tego myślenia, które było przy dewelopmencie standardowych aplikacji. Bo tam trzeba było wszystko tak naprawdę napisać od zera, jeżeli chodzi o narzędzia, a tutaj mamy już jakiś silnik, który robi dosyć sporo. I takim przykładem jest to, co dodano nie tak dawno, dzięki technologii WebGL, to jest trójwymiarowy podgląd warstw na danej stronie. I to już jest bardzo fajne narzędzie do sprawdzania, co tak naprawdę jako ten web developer wygenerowaliśmy.
Jak widzimy, wtyczka Firefoxa generuje pełno layerów, które są tak nie do końca potrzebne, prawda, bo one są wszystkie tego samego wymiaru i tam nie wiadomo, co w ogóle robią i po co. Można by to pewnie zoptymalizować, tak w ogóle tutaj nie widać dołu tej strony, niestety na netbooku nie jestem w stanie wam pokazać, jak strona sesji wygląda, ale tam strona sesji ma też chyba z 5 warstw, jedna na drugiej, które są pełnoekranowe. Także dzięki temu można sprawdzić, co tak naprawdę nam się wygenerowało z tego HTML-a, który stworzyliśmy. Ale idąc dalej, no bo to mieliśmy narzędzie takie debugowe, prawda? Czyli pierwszy jakiś rodzaj narzędzia wewnątrz tej przeglądarki mieliśmy. No ale środowisko developmentu, no to jest też także jakiś edytor, prawda? I tutaj należałoby zacząć od historycznej rzeczy. W Mozilla Lab trochę czasu temu powstał projekt Bespin. Taka planeta, można sobie w Wikipedii sprawdzić. Ktoś wie, co to jest, co to za planeta Bespin? O, mamy dwóch, ale tu się zgłosił pierwszy. Tak, słucham. No, dostaniesz nagrodę, dostaniesz. Niech no spojrzę. Mamy tutaj karabinczyk, latarkę. Będę może rzucał. Ale może była jakaś inna odpowiedź tutaj, ten, tutaj ktoś się zgłaszał jeszcze. Planeta ze świata Gwiezdnych Wojen. Też. O. Planeta ze świata Gwiezdnych Wojen. O, proszę. Tak mi się od razu pierwsze co skojarzyło, bo pamiętam mniej więcej. No. Coś dokładnie mniej więcej w tym. Ogólnie jest to planeta, która jest wymyślona. Damy drugi karabinczyk. No przecież muszę jakieś rozdać te prezenty. Okej, okay. A jeżeli chodzi o ten projekt, który nazwano później Skywriter, był to pomysł na to, żeby zabudować edytor kodu, czyli edytor z highlightingiem i tak dalej, i z różnymi podpowiedziami, wewnątrz przeglądarki i takich początkowych wersjach używano do tego obiektu Canvas. Czyli tak naprawdę napisano od zera całe renderowanie widgetów, obiektów i tak dalej. Ale projekt był bardzo ciekawy, dlatego że wykorzystano w nim kilka pomysłów, które były fajne. Na przykład skalując przestrzenie między oknami, które tam zdefiniowano, zmieniała się porcja danych, które widzimy, czyli były dane określone jako bardzo ważne, czyli na przykład nazwa pliku, ale jak daliśmy więcej miejsca, no to nagle pojawiały się informacje na przykład o rozmiarze, o ostatniej dacie modyfikacji itd., itd. Dzięki temu, że to było napisane w tak naprawdę przestrzeni graficznej, czyli pozwolono, napisano od zera renderowanie tekstu, kursora i tak dalej, mogli zoptymalizować tekst, który widzimy. Czyli obsługa 100 tysięcy linii przestała być problemem, prawda? Normalnie, jakby to była przeglądarka, no to ona zaśnie najpierw 100 tysięcy linii kodu, a później spróbuje go wyrenderować. Proponuję, żeby ktoś sobie w ramach zadań domowych spróbował zasać 100 tysięcy linii kodu HTML do jakiejkolwiek przeglądarki. Nie polecam Safari. To znaczy zasać, zas się. Ale to, czy pokażę, to już zależy od tego, co jest w kodzie. Ogólnie nasze testy w ramach jednego z działań takich pokazały, że strona testowa kontajnerów dla obiektu wideo ładuje się we wszystkich przeglądarkach, no wiadomo, nie wszystkie przeglądarki obsługują wszystkie kontajnery, jeżeli chodzi o typy kodowania wideo, ale Safari po prostu załadowało stronę, po czym trzeba było użyć killa, żeby cokolwiek zrobić dalej. To znaczy, wyników nie dało się uzyskać, gdyż no, nie dało się sprawdzić, co się załadowało. Także od tego się zaczęło i był to całkiem ciekawy projekt, a pomysł był też taki, żeby, bo teraz jest takie modne słowo chmura. Okej, okay. I będzie następne pytanie, warte następnej plasteliny. Kto zdefiniuje różnicę między chmurą a klastrem? Może osoby, które się jeszcze nie zgłaszały. O, tam widzę, się zgłasza osoba, która się jeszcze nie zgłaszała. Będę rzucał, będę miał trochę to daleko, tak, żeby trafić. To tak naprawdę jest określenie czysto marketingowe, bo klastry serwerowe i tak występują w chmurze, tylko po prostu nie są udostępniane jako usługa. Dobrze, ale czy jest techniczna różnica między klastrem a chmurą? Technicznej nie ma. Chmura jest warstwą abstrakcyjną.
Chyba będę musiał dać dwie nagrody, bo tu jest lepsza definicja chmury. Ja osobiście uważam, że nie ma żadnej różnicy między chmurą a klastrem. To znaczy chmura, powiem tak, jest coś takiego jak beton komórkowy, prawda? Jest coś takiego, co się nazywa ytong, który jest betonem komórkowym. Tylko że nazwa jest fajniejsza, prawda? I przez to kosztuje tak 4 zł więcej, zdaje się, za jedną sztukę. I z chmurami jest bardzo podobnie, ale wymyślono sobie, prawda, przecież kod powinien być dostępny cały czas, wszędzie. Mamy te urządzenia, prawda, stały dostęp do sieci, mamy wpiętego Matrixa w tył głowy, no więc po co trzymać ten kod na dysku, jak można go trzymać w chmurze? Słowo klucz się pojawiło, sprzedaż skacze o 100%. No i to był jeden z takich pomysłów, prawda? Piszemy sobie kod, on jest praktycznie bez naciskania save cały czas wysyłany na serwer, dołącza się do tego pliku. Możemy zamknąć przeglądarkę, włączamy to sobie w pracy i z powrotem mamy cały nasz desktop, tak jak go zostawiliśmy. No, ten projekt niestety został zamknięty, stał się częścią czegoś takiego, co się nazywa ACE. I to jest taki edytor, który już o ile w tych testach, które robiłem, on używa także divów i różnych tam CSS-owych trików do tworzenia właśnie edytora. I to jest w tej chwili projekt działający, który możemy sobie wykorzystać do naszych własnych projektów, które będą dawały nam edytor w przeglądarce. Czyli mamy drugi element, który nam jest potrzebny do tego, żebyśmy mogli w przeglądarce tworzyć oprogramowanie, żeby przeglądarka stała się naszym SDK-em. I tutaj to nie jest tak, że jesteśmy już teraz zostawieni sobie amuzą i musimy teraz napisać kilka milionów linii kodu, żebyśmy mogli faktycznie mieć ten SDK, bo mamy gotowe produkty, ale zanim o tym, to powiem, co ten edytor potrafi. Podświetlanie składni, automatyczne wcięcia, linia komend, jeżeli potrzebujemy, obsługa dużych dokumentów, konfiguracja skrótów klawiszowych. Jak ktoś jest fanem VI-a, to może sobie włączyć. Jak nie jest, to może generować losowe zestawy znaków, dając to użytkownikom. Z Emacsem będzie bardzo podobnie, jak ustawimy ten tryb. Mamy szablony wyglądu. Kilka tam rodzajów takich standardowych nawet jest możliwe do zaimportowania. Wyszukiwania na podstawie wyrażeń regularnych, podmieniania, podświetlanie nawiasów, przełączanie między kartami, które mogą być i wirtualne, i fizyczne. Wyświetlanie ukrytych znaków i podświetlanie znalezionych słów, zaznaczonych. Czyli praktycznie wszystko to, co mamy w zwykłych edytorach offline'owych, co jest przydatne przy tworzeniu kodu. Jest zwijanie składni, całkiem fajnie działające. Kupa bajerów, jak to mówią, kupa nikomu niepotrzebnej roboty, prawda, odwalone w laboratoriach Mozilla, działa. Testowałem wczoraj, działa. I tutaj wracamy właśnie do Cloud9 ID, bo to są projekty, które już w tej chwili dostarczają nam to środowisko, zintegrowane środowisko do oprogramowania w naszej przeglądarce. Cloud9 ID, który jest niekomercyjny do zastosowań open source. Czyli dla nas wszystkich tutaj, tak prawda, wszyscy kochają open source, więc mają za darmo. Ci, co nie kochają, to niestety Dumus Bezalen, Kinigen, Śnieżka Kaput. GitHub też korzysta, SkyEdit i tak dalej, i tak dalej. Z ciekawszych rzeczy, które tu mamy, to na przykład mamy Ruby Monka, Python Anywhere, i tak dalej. Żeby nie być gołosłownym, że to istnieje i działa, screenshoty z Cloud ID, edytor, wybuch template'ów. Z boku przypomina trochę Eclipse'a, prawda? SkyEdit to jest ciekawy pomysł, bo stwierdzono, że skoro przeglądarki obsługują coś takiego jak ViewSource double dot przed adresem, wtedy zamiast widzieć stronę, zobaczymy źródło tej strony, to może zrobić coś takiego, żebym mógł wpisać edit double dot i żeby mi się odpalił edytor w ramach naszej przeglądarki. Instalujemy sobie Jetpacka, instalujemy wtyczkę, którą można pobrać z GitHuba, która się właśnie nazywa SkyEdit, i możemy sobie włączać edytor. Zamiast podglądać, jak wygląda strona, to dopisujemy zamiast http dwukropek, dopisujemy edit dwukropek i mamy edytorek. RS Studio, dla tych, którzy lubią Ruby.
projekt o tyle fajny, że jest open source'owy i działa w dwóch trybach tak naprawdę. Jak ktoś bardzo kocha offline'owe, to sobie instaluje offline'ową wersję, a jak chce dodatkowo przez przeglądarkę, to jeszcze instaluje sobie wersję serwer i ma dostęp do kodu przez przeglądarkę. Wygląda, to jest widok, jak widzimy, przeglądarkowy. Offline'owy wygląda dokładnie tak samo. Dla tych, którzy tworzą dodatki do Firefoxa, czyli na przykład dla mnie, bardzo ciekawy projekt, add-on builder, i on jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, dostarcza nam jeden z elementów naszego SDK w ramach przeglądarki. A druga rzecz, co jest najbardziej denerwujące podczas tworzenia dodatku do Firefoxa? Kto wie? Nie wie, to może jakąś nagrodę za to przewidzę. Będzie warte kolejną latarkę. Kto potrafi powiedzieć, co jest najbardziej denerwujące w tworzeniu dodatku do Firefoxa? Tworzeniu czego? Tworzeniu dodatku do Firefoxa. Trzeba sprawdzić, czy to działa, to trzeba go zrestartować. Dokładnie. Brawa, było odważne. Czekajcie, może trafię headshota. Oczywiście, najbardziej denerwującym elementem jest to, że nawet jeżeli edytujemy to źródło bezpośrednio w tym miejscu jego instalacji, bo możemy tak robić, to i tak, żeby zmiany weszły w życie, musimy tą przeglądarkę zrestartować. A tu mamy fajny dodatek, który instalujemy tylko raz. I to środowisko instaluje nam tak zwane wtyczki tymczasowe, które potrafi przeładować. I możemy sobie bez przeładowywania ciągle Firefoxa obejrzeć, jak ta wtyczka działa. A dodatkowo, jak wyłączymy przeglądarkę, to wszystkie te tymczasowe zainstalowane zostaną usunięte. Czyli jakbyśmy rozwalili wygląd Firefoxa takim dodatkiem, a da się zrobić tak, że nic nie będzie widać, albo wszystko będzie do góry nogami i w sposób kliknięcia będzie niemożliwy. Nie próbowałem jeszcze zrobić tak, żeby w ogóle nie dało się zamknąć przeglądarki, ale pewnie też się da w takiej wtyczce, bo pamiętajmy, że tam kod jest na najwyższym poziomie uprawnień, więc może zrobić wszystko razem z wpisaniem samych zer na dysku. No, ale po wyłączeniu przeglądarki, jeżeli nadal będzie jeszcze w pamięci, to spróbuję przynajmniej usunąć wszystkie te dodatki, które zainstalowała. No, to mieliśmy narzędzia takie, gdzie można pisać kod. Czyli mamy kolejny element tego SDK. Jest coraz lepiej, przeglądarka być może będzie mogła być tym naszym SDK-em. Kolejna rzecz. Środowisko uruchomieniowe. No, to, że Firefox może być środowiskiem uruchomieniowym dla aplikacji typu RIA czy web aplikacji, no to jest dosyć oczywiste. Ale oprócz tego, silnik renderujący Gecko został wykorzystany w takim projekcie dosyć ciekawym, o którym postanowiłem też wspomnieć, to jest projekt Prism, którego celem, tak z ichniego na nasze, to jest uruchom stronę tak, żeby wyglądała, jakby była odpalona jako lokalny program. Możemy dodać nawet ikonkę na skrótu na pulpicie, tam nie ma żadnych dodatków typu pasek adresu, paski wyszukiwania, status bary, to są jak pozwolimy, żeby były. Aplikacja może wyglądać tak, jakby była na lokalnym komputerze, szczególnie jeżeli napiszemy ją w technologii XUL, której widżety bazują na tym, co dostarcza system. No ale przecież jak chcemy mieć tą przeglądarkę jako to nasze środowisko, to idźmy dalej. To przecież może system operacyjny mógłby być także oparty o przeglądarkę, prawda? Takie już takie hardkorowe podejście, wszystko będzie przeglądarką. I mamy taki projekt, myślę, że nie jeden, ale taki jeden z ciekawszych, to jest Linux, który się nazywa Xput. Xput.org, i on tak naprawdę butuje w 10 sekund do przeglądarki. Znaczy całe środowisko to jest przeglądarka, w której możemy zrobić ustawienia, odpalić aplikacje i tak dalej, i cały czas mamy przeglądarkę. Więc no, mamy już takie, myślę, najbardziej hardkorowe podejście. Oczywiście aplikacje typu Skype odpalą się jako aplikacja typu Skype, ale środowisko, w którym działamy po uruchomieniu, to jest przeglądarka. Dobrze, no to mamy te narzędzia. Teraz trzeba sprawdzić, czy mamy na tyle bibliotek. No bo kolejnym elementem takiego typowego SDK-a to jest to, że dostarcza nam biblioteki, które ułatwiają nam pracę. Programista jest z natury leniwy,
i nie lubi pisać za dużo, a najlepiej, żeby dostał wszystko w gotowcach i tylko poskładał klocki, ale klocki, no to ktoś musi dostarczyć, więc są ci programiści, którzy nie są tak sprytni, żeby używać cudzej pracy i piszą samemu i dostarczają biblioteki. Za co często dostają też dużo pieniędzy. No bibliotek trochę jest, tu są tylko wybrane. Jakby się chciało zrobić, znaczy podać informacje o wszystkich bibliotekach, to myślę, że trzeba było zrobić całą konferencję na ten temat, a nie jedną prelekcję. Bo jak wejdziemy sobie choćby na ten pierwszy adres, który jest na dole, to tam lista bibliotek do JavaScriptu, które cokolwiek robią, jest całkiem obfita i dosyć sporo tam, i jeszcze jest fajnie uszeregulowana. O jQuery to może nie będę mówił, bo myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest jQuery. Kto nie wie, co to jest jQuery? Mamy jednego, kto, dwóch, a za to nie będzie nagrody. Za to 10 pompek, proszę. Tak. Ale tak, jedną z takich bibliotek jest jQuery. Konkurencja to oczywiście Prototype i Script Aculoas, który bazuje na Prototype, czyli takie biblioteki do zarządzania DOM-em, tam jakieś bajerki, prawda, typu animacje. Z ciekawszych projektów, Rafael, projekt, który pozwala zarządzać z poziomu JavaScriptu bibliotekę grafiką wektorową. Tworzyć różne graficzki wektorowe, tego typu rzeczy. Projekt XGS, który pozwala, oprócz widżetów, dostarcza nam także chartsy, czyli wykresy. Hammer.js, czyli projekt, który stara się zaimplementować multi-touch w JavaScriptie. Mochikit, czyli projekt, który ma te wszystkie rzeczy, które nas denerwują, czyli zarządzanie asynchronicznymi zadaniami i tego typu rzeczami sprowadzić do prostych zabaw. No i jedne w tej chwili z najważniejszych projektów, no Mutools, to taki też efekciarstwo dla stron www, czyli tam jakieś animowane grafiki, tego typu rzeczy. W dzisiejszych czasach jedne z najnowszych bibliotek i jedne chyba z ciekawszych, to są biblioteki, które pozwolą nam użyć WebGL-a. I tutaj mamy przykład trzech frameworków WebGL-owych, pojawia się jak grzybów po deszczu ostatnio. Takim jednym z ciekawie opisanych jest Giggle, o którym napisano, że to jest WebGL for lazy. C3GL to jest najstarsza biblioteka WebGL-owa, którą ja znam. To jest biblioteka, która powstała, kiedy jeszcze nie było WebGL-a, a cały ten projekt nazywał się Canvas 3D i nie wiadomo, czy w ogóle stanie się jakimkolwiek standardem, czy będzie wybrykiem jednego z deweloperów Mozilla, który działa tylko pod Windowsem. Bo takie były początki WebGL-a. I tych bibliotek można by było wymieniać i wymieniać, czyli mamy dosyć sporą bazę bibliotek JavaScriptowych. Drugi element SDK-a w przeglądarce został zaliczony. Teraz trzeci element, dokumentacja. I na to już naprawdę nie można narzekać. Poza może jednym faktem, jest strasznie rozproszona. Lub mamy efekt panoptykonu, czyli wchodzimy sobie na Mozilla Development Network. Jak dla mnie mekka informacji dla programistów webu. Jest tylko jeden problem. Tych informacji jest tam tyle, że powoli jest problem znaleźć tą informację, która jest nam potrzebna. Od dłuższego czasu chodzę po Mozilla Development Network, po ich stronie, szukając różnych rzeczy i praktycznie za każdym razem, kiedy zaczynam wchodzić gdzieś w głąb, znajduję jakąś informację, która jest dosyć ciekawa i nigdy wcześniej o tym nie słyszałem, przy czym jest to tak zakopane, że być może drugi raz w to miejsce już nie trafię, więc warto sobie bookmark zrobić bezpośrednio do danego miejsca. Bo inaczej po prostu będziemy wiedzieć, że był taki system operacyjny, który butował do Linuxa, do przeglądarki, prawda? I teraz jak on się nazywał? Widziałem go 3 lata temu. Tak, słucham. Czekajcie, muszę się przygotować do rzutu headshotem. Mówiłem, że jak będą pytania, to będą headshoty. Chodzi o Chromeboxa Google'a? Nie, nie chodzi o Chromeboxa Google'a. Za odwagę w zadaniu pytania dam długopis plugowy.
nie będę rzucał, bo mogłoby się wbić w czoło, prawda? I ten headshot mógłby być śmiertelny. Chodziło o system, o którym mówiłem temu, o X-Puda. Chromebox to tak, taki trochę ubogi, znaczy z tego co wiem, no to to jest Linux, prawda? No i czasami ma się tych takich mniej kochanych braci w rodzinie, prawda? I mamy wszystkie te Androidy, Chromeboxy i tak dalej, i to też są Linuxy, tak? No są ci mniej kochani bracia w rodzinie. Tak, słucham cię. Znaczy, z tego co wiem, to nie ma czegoś takiego jak Chromebox, tylko Chrome OS. No, czy tam Chrome OS. No i jest jeszcze Boot to Gecko, który jest bliżej Mozilli. Tak i, znaczy ten system, ten Linux, o którym mówiłem, Xboot, też jest oparty o Gecko. Także z dużym prawdopodobieństwem projekty nawet jakoś ze sobą kooperują. Co ciekawe, Mozilla ostatnio jeszcze stwierdziła, że zrobią mobile API, czyli przeglądarka będzie mogła korzystać z wszystkich bajerów, które tam są w telefonach, prawda, multitouchowych, przeciążeniowych i tak dalej, i tak dalej. Dokumentacja tak jest i teraz no, za tym wszystkim, o czym mówiłem, stoją jakieś technologie i teraz będzie ta część, o której chciałem mówić od początku. Pierwsza rzecz, no to mamy Canvas i Canvas 3D, czyli możliwość działania w podobny sposób, jak programuje się w C albo w Pascalu. Tam też mamy coś takiego, co się nazywa Canvas albo T-Canvas i możemy sobie po tym rysować, prawda? I na przykład w Canvasie takim jedynym elementem, który jest predefiniowany, jest, kto wie, co jest jedynym predefiniowanym obiektem graficznym w Canvasie? Ty, że wiesz, to wiem. Ścieżka? Ścieżka to już nie jest predefiniowany obiekt, to już jest coś złożonego, nie? Musisz więcej niż jedną komendę wydać. No to krzywa po prostu. Nie. Nie będzie headshota. Jedynym predefiniowanym obiektem jest... Kontekst. Nie, no ludzie, to co rysujemy. Czekajcie, to będzie latarka, bo widzę, że pytanie wydawało się proste, a jest trudne. Jaki jest jedyny prymityw, czyli jedyny obiekt prymitywny w... Punkt? Ale to zależy... Seriously? Ale to zależy od kontekstu. W dwuwymiarowym kontekście. Pixel. Nie. Kto powiedział prostokąt? Latarka dla tych panów. Tak, prostokąt jest jedynym prymitywem, który jest zabudowany w standard Canvas i całą resztę obiektów rysujemy poprzez ścieżki, a to już nie jest prymityw, to są obiekty złożone. Canvas 3D, czyli technologia WebGL, dokładnie to co Canvas, tylko dochodzi nam głębia i możliwość akceleracji sprzętowej i aż dziwne, prawda, że dopiero po tylu latach ktoś wpadł na pomysł, że okej, przeglądarka przecież mogłaby korzystać z akcelerowanej grafiki, no dlaczego by nie, skoro mamy karty, które sprzętowo robią różne cuda w stylu Wiedźminy i inne takie skaczące potwory po ekranach. Te technologie dostarczają nam też gotowe widgety. I nawet jeżeli popatrzymy na taką najprostszą rzecz, czyli Forms, to jest tego teraz już dużo więcej. Po pierwsze, możemy robić walidację w Formsach bez większych problemów, bez JavaScriptu nadmiernego. Mamy obiekty, które dawniej trzeba było implementować JavaScriptem i bardzo dużą ilością grafiki i różnych trików w stylu range, czyli możliwość suwakiem wybrania od do. JavaScript w wersji 1.8 i to, co tam jest bardzo interesującego, czyli interfejsy. I to jest to, co powoduje, że przeglądarki już od dawna przestały być czymś bezpiecznym. Ludzie się cieszą, że ok, mam Linuxa, jestem bezpieczny. Nie. W JavaScripcie, w przeglądarkach można zażądać lub doprowadzić poprzez różne triki na użytkowniku, który zwykle, jak pojawi się okienko, które spyta go OK, anuluj, naciśnij OK, do eskalacji uprawnień, a eskalacja uprawnień prowadzi do tego, że mogę sobie otwierać połączenia sieciowe, mogę sobie otworzyć dostęp do plików i o ile w standardowym takim środowisku Linuxowym to użytkownik ma tylko przechlapane w jego własnym katalogu i we wszystkich plikach, do których ma dostęp w trybie zapisu. O tyle pod Windowsem po prostu
Nie znam użytkownika, który pod Windowsem działa w innym trybie niż administrator. Z powodów oczywistych, praca pod Windowsem w trybie innym niż administrator to jest narażanie się na ciężką chorobę psychiczną. Czyli zaczynając od tego, że w ogóle to grozi różnymi dziwnymi rzeczami, no ale nie kopmy leżącego. Taka eskalacja uprawnień może doprowadzić do tego, że złośliwy kod zacznie zapisywać, tak jak mówiłem, zera na naszym dysku. Ale to nie jest problem, prawda? Zera na naszym dysku to nic. Ale taki złośliwy kod może przejrzeć nasze pliki w poszukiwaniu odpowiednich fraz. Są implementacje OpenDocument w JavaScriptie, więc otworzy nawet dokumenty, przejrzy, co tam sobie napisaliśmy, znajdzie na przykład tajne projekty firmowe i wyśle na odpowiedni serwer, gdzieś tam w Afryce, prawda, albo pływający po morzu cały czas, żeby go się nie dało zbyt łatwo namierzyć. Znaczy, jeżeli to będą dane z jakiejś ważnej firmy typu Monsanto, to z dużym prawdopodobieństwem nagle się okaże, że prawda, jakiś dryfujący okręt trzeba było 3 godziny ostrzeliwać, żeby zatopić. Ale tak na przykład, jeżeli to będzie polskie, no to nasza flota, myślę, będzie bardzo długo go szukać na morzu. Kolejna technologia, XUL, XBL, XP Install, czyli zacznijmy od XUL-a, technologia opisu interfejsu używana przez Mozilla. Cały Firefox to jest jedna wielka aplikacja napisana w XUL-u. Dzięki temu możemy w prosty sposób XML-em zdefiniować sobie interfejs użytkownika, który wyświetli się nam w taki sposób, że będzie to wyglądało jak aplikacja, która jest natywna dla danego systemu. Przydatne, jeżeli szczególnie w połączeniu z Prismem, przydatne, bo użytkownikowi się załaduje, prawda, my napisaliśmy w JavaScriptie tak naprawdę i w czymś, co przypomina HTML, a użytkownik myśli, że dostał coś napisane w C. I niech myśli. XBL, czyli możliwość rozszerzania możliwości istniejących elementów na stronach dzięki JavaScriptowi, CSS-owi i paru innym XML-owym bajerom. Teraz już w wersji drugiej. XP Install, czyli tak naprawdę mówienie, że zip to jest archiwum instalacyjne. Firefox traktuje archiwum, któremu nazwa została zmieniona na XPI jako archiwum instalacyjne i stara się zainstalować z tego wtyczkę. Jeżeli to będzie miało odpowiedni format, to ta wtyczka się zainstaluje i to jest kolejny sposób na to, żeby zrobić użytkownikowi kuku, prawda, bo większość nawet tych, które są opublikowane na stronie addons Mozilla i to nie chodzi tylko o Firefoxa, bo to jest w większości stron, można je certyfikować i podpisać certyfikowanym kluczem i wtedy Firefox ją zainstaluje bez pytania. Ale że większość wtyczek instaluje się z pytaniem o to, czy jesteśmy pewni, że chcemy to zainstalować, prawda, poczekaj 3 sekundy przed naciśnięciem install, to taka osoba, która musiała ich zainstalować już 5 i za każdym razem widziała to pytanie i za każdym razem, no przecież to wszyscy używają adblocka, prawda, więc po co on się mnie pyta, tak, no i trafiła na mniej używaną wtyczkę, która się nazywała pokaż pudelka, prawda, i kliknij like, no i też nacisła yes. I teraz się pojawia problem, bo takie wtyczki to mają JavaScript chodzący w najwyższym uprzywilejowaniu, czyli może zrobić wszystko z tą przeglądarką, tak jak mówiłem, nawet spowodować, że przeglądarka zniknie. Przy czym ta wtyczka się nie odinstaluje po zamknięciu się przeglądarki, to nie jest wtyczka testowa. Co może taka wtyczka nawet pod Linuxem? Zamienić nasz komputer w zombie na przykład. I cała fama, prawda, Linux bezpieczny. Każdy system operacyjny jest tak bezpieczny, jak jego użytkownicy. Najlepiej nie dopuszczać niektórych do komputera. IndexedDB. Jeden z nowszych pomysłów, jeżeli chodzi o web development i offline resources, to jest baza danych indeksowa, object-oriented. Tu nie ma żadnego SQL-a, są indeksy, czyli jak w tablicy haszów i pod danym indeksem w danej tablicy może znajdować się jakaś informacja. Application cache. Kolejna technologia, która wchodzi w skład tych wszystkich pomysłów związanych z HTML5, to jest technologia, która pozwala wymusić przechowywanie zasobów określonych w trybie offline'owym, czyli nawet jeżeli cache'u nam brakuje, to one tam będą gdzieś siedzieć, dzięki czemu aplikacja, nawet jeżeli stracimy połączenie z siecią, klikamy reload na pasku adresu i aplikacja webowa dalej działa, bo wszystkie zasoby, które potrzebowała do pracy, zostały pobrane i są trzymane na komputerze. Do tego
Może być też coś takiego użyte, co się nazywa local storage albo doom storage, czyli takie sesje tylko po stronie użytkownika. Możemy zapisywać jakieś porcje danych i one będą przechowywane albo do zamknięcia zakładki z daną stroną, albo cały czas wracamy na tą stronę i na przykład ID sesji cały czas jest w pamięci, tylko nie przez cookie, tylko przez local storage przechowywane. Różnica jest taka, że IndexedDB może przechowywać naprawdę duże porcje danych, a w local storage to są porcje tekstowe i lepiej nie przechowywać tam nic dużego, bo to nie będzie dobrze działać. To jak będzie działać IndexedDB, to dopiero zobaczymy, prawda, bo to faza implementacji. Wszyscy, może nie wszyscy pamiętają, ale były takie czasy, kiedy C++ jak się kompilowało, to exec miał 4 giga, prawda, i nie było sprzętu, na którym by poszedł, nie? Ale standard języka nadal istniał. Mamy coś takiego jak context editable, czyli dowolny element typu div, span, cokolwiek mamy w HTML-u, możemy zamienić w edytor, dzięki czemu możemy robić różne bajery i toolsy do naszego SDK-a. Mamy file API, czyli możliwość dostępu do plików, co też sprawia pewne niebezpieczeństwa. Drag and dropy, focus management, czyli sprawdzanie, czy aplikacja jest czynna. Dzięki czemu możemy sprawdzać, czy student próbuje cheatować, prawda, i opuszcza sobie tą naszą aplikację sprawdzającą jego wiedzę, by sobie odpalić Google'a. I w tym momencie przerywamy test, prawda, i do widzenia, dostał pan pałę. Proszę zapłacić 300 zł w dziekanacie za powtórkę egzaminu i wrócić na salę. Mamy protokol handlers, czyli możliwość obsługi protokołów. Przez protokoły rozumiemy tutaj na przykład coś takiego jak mail to double dot w adresie. I zamiast otwierać jakąś aplikację, to każemy mu się przekierować na stronę Google'a z odpowiednim adresem. Mamy geolokalizację, czyli już umieszczanie zdjęć może być też niebezpieczne nawet przez przeglądarkę, bo można zrobić sobie sprawdzenie tej lokalizacji GPS i dodać EXIF-a podczas wysyłania na Facebooka, prawda? Mamy web workery, czyli takich niewolników, którzy robią coś w tle, które piszemy w JavaScriptie. Mamy web sockety, które pozwalają na stałe połączenie z serwerem. To już nie jest tylko pulling, tylko także pushing, czyli możemy taką bezpośrednią komunikację mieć cały czas. Dzięki temu na przykład łatwiej napisać jakiegoś czata, sprawdzanie, czy jesteśmy online, offline, mamy audio, wideo już natywne, nie potrzebujemy do tego flasha. Mamy transformację, czyli tak naprawdę, jeżeli to by była strona 3D, to znaczy strona HTML-owa, to mógłbym jej kazać się obrócić o 90 stopni, położyć to o 45 i na przykład jest to strona Google'a i teraz wpisz sobie, co chcesz szukać, prawda? I mamy też coś takiego jak cross-origin communication, czyli komunikację między stronami. Jest tego, tak jak mówiłem, wchodzimy na Mozilla Development Network, szukamy, znajdujemy różne dziwne ciekawostki. Dzięki tym technologiom możliwe jest właśnie zamienienie całego naszego rozbudowanego środowiska developmentu do przeglądarki. Tak naprawdę nie będziemy potrzebowali niczego więcej, bo całość dostarczy nam wspaniała chmura, prawda, którą sobie stworzymy, która działa na jednym serwerze i ewentualnie skomunikuje się z jakimś innym, jak jej każemy. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie wszyscy zasnęli. Ci, co zasnęli, to gratuluję, bo przynajmniej się nie nudzili. Wiadomo, że sny były fajne. Czy są jakieś pytania? Czekajcie, będzie headshot. Wracając do mniej lubianych braci Linuxa. Czy owi mniej lubiani bracia są dlatego, że są komercyjni, czy że kijowo działają, czy że są komercyjni i kijowo działają? Proszę spytać tych, którzy ich mniej lubią. No to się właśnie pytam. Ja tylko stwierdzam fakty, nie mogę się wypowiadać o rzeczach, których nie używam. Fakt jest taki, że jeżeli pojedziemy na jakąś konferencję Linuxową i powiemy, że Android to jest Linux, no to ilość, raczej jakość flamora zależy od ilości wypitego alkoholu. Jeżeli na przykład sponsorem będzie Bacardi i przywiezie na przykład trochę tego alkoholu, to może się okazać, że sama dyskusja o tym, czy będzie Linux, będzie trwała od 20 do momentu, kiedy skończy się alkohol. I bynajmniej głosów, które nie lubią tego systemu. Ja powiem tak,
Dla mnie im więcej kernela użytego w różnych miejscach, kernela Linuxa, tym lepiej. Przy czym pamiętajmy, że to jest tak naprawdę wojna też definicyjna, prawda? Niektórzy za Linuxa uznają tylko pełne systemy, czyli GNU Linux, Linuxa plus GNU Toolsy, a dla niektórych Linuxem jest wszystko, co ma kernel Linuxa. I tutaj zawsze będzie wojna. Tutaj nie ma... Dlatego mówię mniej lubiane dzieci, bo są tacy, którzy na przykład w ogóle nie uznają Linuxa, bo licencja powinna być typu MIT i tylko FreeBSD. I tylko to jest open, prawda, i free software. No, można się kłócić, nie? No, ja tylko stwierdzam, że to taki Linux to jest taki mniej lubiany Linux. No. Co ja mogę? No? Pytanie takie czysto teoretyczne. Czy na przykład aplikacje internetowe od Google możemy traktować jako web aplikacje, czy RIA? Bo tego właśnie nie wiem, jak to teraz w tej chwili traktować. No to, i to jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak mówiłem, jeżeli popatrzymy na wszystkie definicje RIA, które się pojawiły, no to w moim odczuciu, nie w każdej pracy można to napisać i nie każdemu można to powiedzieć, ale w moim odczuciu jest tak, że RIA to jest słowo parasol, czyli zwrot parasol. To jest tak, jak mówimy chmura, prawda? Dawniej mówiono klastry serwerów, klastry geograficzne i tak dalej, tylko że to się nie sprzedawało, bo to jest takie określenie, no, jak beton komórkowy. A jak powiemy Ytong albo chmura, prawda, no to zaczyna fajnie, i mówimy RIA, tam, i tam jest reach, prawda, a na reach to stać tylko reach ludzi, prawda. Mamy już plus 20% do ceny, co najmniej, może 120%, może 1200% do ceny. Tak to działa. Dla mnie web aplikacja jest jednym z typów aplikacji RIA. A jeżeli teraz założymy, że tak jak w HTML5 pozwala pracować aplikacji w trybie offline, to ta różnica zanika. To jest tylko kwestia tego, czy mówimy od strony technicznej, czyli to jest web aplikacja, czy mówimy od strony bardziej nazwijmy to user space'a, prawda, czyli tego odczucia użytkownika, i wtedy możemy mówić o RIA. To ma być ten reach, prawda, czyli ten bogatość tej aplikacji, fajność działania, i faktycznie RIA nie musi działać w przeglądarce. Web aplikacje przyjęło się, działają w przeglądarce, a RIA to może być aplikacja uruchomiona bezpośrednio z flesza, nawet z flesza skompilowanego do exe'a, znaczy do pliku wykonywalnego. Słucham cię. Ja chciałem jeszcze tylko tak powiedzieć o czymś, co jest na pograniczu narzędzi i bibliotek, bo mimo tego, że są gotowe IDE, jest też coś takiego jak CodeMirror, który jest biblioteką pozwalającą na wstawienie sobie do własnej aplikacji, na własną stronę edytora kodu, więc to pozwala dość łatwo po prostu robić narzędzia dla deweloperów webowo. W przeciwieństwie do aplikacji desktopowych, gdzie nie widziałem widgetu do edycji kodu, który można łatwo wstawić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy możemy już poprosić nowego prezesa Fundacji Wolnego i Otwartego Programowania, żeby nas zaszczycił swoją obecnością? Ja w takim wypadku dziękuję Państwu. Miło było znowu się z Państwem spotkać. Do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że będziecie mogli tak samo ciekawie przysypiać na wykładzie jak dzisiaj.